Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pragnę Wam przedstawić, bo pewnie niektórzy jeszcze nie wiedzą, nasz nowy wikariusz, ksiądz Artur, jeszcze się uczy jego nazwiska, Wojczyński. Tak jest, zgadza się. Z Ujścia. Więcej szczegółów znajdziecie w internecie. Ale tak bardzo poważnie chcieliśmy dzisiaj. Chociaż nie jak smutasy. Już na Boże Narodzenie chcieliśmy nagrać życzenia, ale nam się nie udało. I postanowiliśmy dzisiaj jednak, jest Sylwester, jest już po południu, niebawem o 17 będzie msza, będziemy się tu modlić, dziękować za cały rok, ale teraz chcieliśmy złożyć życzenia. Właśnie dzwoni mój telefon i już go wyłączę. Będę dalej do Was mówił. Chcieliśmy to wszystko jakoś ogarnąć, to co się wokół nas dzieje. Pierwsza to pandemia. Inne sprawy to niepokoje społeczne, to nowa rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, pracować. Niektórzy stracili pracę, praca gdzieś tam zdalna, dzieci, nauka w domach, młodzież, studenci, tyle obaw w rodzinach w związku z całą z okolicznościami, w jakich przyszło nam wszystkim żyć. My, księża, musieliśmy sięgnąć po inne środki, którymi docieramy do Was, internet, spotkania online. Nawet kolęda odbywa się inaczej niż kiedykolwiek, bo odprawiamy mszę w kościele, zapraszamy przedstawicieli parafii, to nielicznych, bo kościół może przyjąć tylko 50 osób. No i tak trwamy na modlitwie. Nowe doświadczenie, pandemia odkrywa przed nami całą prawdę o człowieku. Część ludzi nie wytrzymuje nerwowo, część odeszła od kościoła. O, jak już mówię o kościele, to też niepokoiły nas te afery kościelne. Nas, mówię, bo nas tak samo bolało to wszystko jak Was. Część ludzi przeżywa bardzo głęboko swoje relacje z Bogiem. I tu powiedziałbym, to są takie prawdziwe nawrócenia i w konfesjonale mamy co robić. I najpiękniejsze jest to, że to są ludzie w średnim wieku, no, średnim 30 lat. A więc to, no, tacy właśnie się nawracają jak nasz wikariusz. I to jest takie też piękne doświadczenie i Bogu za to dziękuję. Gadam, podobno nie należy zbyt długo gadać, bo nam się już tego nie słucha, ale jeszcze teraz oddaję głos księdzu Arturowi, a za chwilę jeszcze będę miał kilka słów do powiedzenia. No rzeczywiście, to jest dziwna sytuacja i dziwny ten rok. Dla mnie też o tyle trudny, że Wy pewnie widzicie mnie przez internet, przez transmisję mszy świętych, a ja Waszych twarzy jeszcze nie znam. I mam nadzieję, że w tym nowym roku uda się to zmienić, że uda się poznać nawzajem. Że... Chyba, że pozdejmują maseczki. No, no tak, tak, tak. Jak zajmę maseczki, to może kogoś rozpoznam później. Ale żeby ten rok był inny, ten, który przychodzi, był lepszy, był otwarty na relacje. Ja myślę, że ten przez to wszystko, co się działo, wcale w takim kontekście naszego dobra duchowego nie był zły. On nas czegoś nauczył, czegoś może, coś możemy wyciągnąć z tego roku. I żeby to owocowało w następnym roku, w nowym roku, żeby to, czego nam teraz brakowało, liturgii, Eucharystii, spotkań z ludźmi, żeby to w przyszłym roku wybuchło pięknym, radosnym spotkaniem z Chrystusem i z innymi ludźmi. Tak sobie myślę, są dwie zarazy. Jedna zaraza to pandemia, a druga to nieumiejętność budowania wspólnoty i jedności między ludźmi. Jesteśmy różni, ale jest możliwa jedność w wielości. I wszyscy musimy się bardzo dużo nauczyć. My, chrześcijanie, katolicy, nie żyliśmy do końca Chrystusem i Ewangelią. Co to za chrześcijanin, katolik, który nie ma w sercu tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, który nie żyje Chrystusem, który nawet nie potrafi żyć ze swoim bratem. Ilu skłóconych ludzi, nawet wracamy do wspomnień wigilijnych, jakie to było skomplikowane, kiedy musieliśmy gdzieś tam kogoś spotkać, musieliśmy mu złożyć życzenia, chociaż go tak naprawdę nie szanujemy, bo gdzieś tam w sercu jakieś urazy. Co to za chrześcijaństwo, które nie przełamuje murów, barier? No wiele mamy do zrobienia. Te odsłony całej prawdy na temat Kościoła też nam pokazały, że my ludzie Kościoła, w pierwszej kolejności księża, wiele mamy do zrobienia. Bijemy się w piersi, to jest dla nas też bolesne.
pandemia pokazała całą prawdę o ludziach i to jest dopust Boży, który sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na życie i zmieniamy siebie. Życzę Wam, żeby udało nam się wszystkim pokonać pandemię związaną z koronawirusem. I to jest niesamowicie ważne, żeby normalnie żyć, ale życzę Wam przede wszystkim, żeby nasze chrześcijaństwo było takie prawdziwe, głębokie. I nawet jeżeli to będzie mały procent takich stuprocentowych chrześcijan, jestem przekonany, że z czasem ci, którzy są dalej od Boga i od Kościoła, zatęsknią za takim życiem, pełnym pokoju, poukładanym życiem. Życzę Wam pokonania jednej i drugiej pandemii. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam obfitości tego wszystkiego, co jest godziwe, nawet pieniędzy. Życzę Wam pomyślności w życiu, niech się wszystko układa jak najlepiej. Ksiądz Artur jest tutaj nowy. Życzę księdzu Arturowi też, żeby wrócił naszą parafię, żeby się poczuł jak u siebie. No, wy go pokochajcie. Co ksiądz jeszcze chce powiedzieć? Bo ja się zawsze krępuję, gdy mówię do kamery. To chyba wszyscy się krępują. Też się krępuję, tak jak normalnie gadam, jak najęty, to przed kamerą jakoś ciężko. Ale niech niczego nie brakuje w tym nowym roku. Tak jak ksiądz powiedział, wszystkiego co godziwe, łącznie z tymi rzeczami materialnymi, w każdym względzie i przede wszystkim duchowym i relacyjnym i również materialnym, niech ten rok będzie lepszy od wszystkich pozostałych i niech nas prowadzi do siebie i do Chrystusa. I jeszcze na koniec chciałem serdecznie powitać w naszej parafii nowych mieszkańców. I to są ludzie, którzy wprowadzili się do mieszkań przy ulicy Jasielskiej, nowe bloki, niektórzy od kilku lat mieszkają, niektórzy zupełnie od niedawna. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców nowych bloków przy Druskienickiej. Jest ich tam bardzo wiele. Mam nadzieję, że będziemy się poznawać. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzimy Wasze domy. Serdecznie pozdrawiam też wszystkich tych, którzy tutaj od niedawna zamieszkali w jakimkolwiek zakątku naszej parafii. To jest parafia Matki Bożej Pocieszenia. Niech ona opiekuje się Waszymi rodzinami. Życzę Wam Bożego pokoju, prawdziwego szczęścia. Niech wszystko układa się tak po myśli Bożej i bądźcie szczęśliwi. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ksiądz teraz pójdzie i wyłączy. Tak, tak.